Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Tak jak Wam mówiłam w ostatnim filmie, czyli dla nas wczoraj, że jak będzie ładna pogoda, to wybierzemy się gdzieś na jakąś wycieczkę, gdzieś w góry. No i właśnie jedziemy. Jest piękna pogoda, chociaż tak właśnie patrzymy, że chmury się robią. No i albo coś z tego będzie, albo z tego nic nie będzie, no więc zobaczymy. Edunia jest z nami, nie będziecie go tu widzieć, ale jest zadowolony. Już jak wychodziliśmy, to wybiegł na korytarz i już mam taką minę, że no way, nie zostaje. Ale jest fajnie, bo jest 23 stopnie dzisiaj, także powinno być przyjemnie. I jedziemy do Bielska na Kozią Górkę, tak się nazywa. Byliśmy już tam kiedyś raz, nie wiem, czy opowiadałam Wam przygodę, pewnie czy nie? Raz. Pewnie nie raz, ale właśnie, nie, właśnie chyba nie. Kiedyś Michał mnie tam zabrał, też właśnie wygooglował, że w Bielsku jest taka fajna górka, jest fajna droga, spokojnie można się przejść, nie jest jakaś wymagająca i pojechaliśmy właśnie kiedyś w jakiś taki właśnie dzień, nie wiem, sobota, niedziela. No i słuchajcie, tak się wtedy źle czułam. No i dobra, mówię, jak płasko, jak takie fajne spacerowe podejście, no to możemy iść. No i słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce, a tam po prostu takie podejście, jeszcze takie, wiecie, taki slalom w ogóle, wąska ta ścieżka, ja mówię, masakra, byłam umęczona, to też był taki mega upał. I powiem Wam, że w którymś momencie, już też widziałam po Michała minie, że chyba coś mu nie gra i zaczął oczywiście na swojej nawigacji, bo Michał zawsze wszędzie z nawigacją i zawsze zabłądzimy. I tym razem też tak było. Nie zawsze. Tak, zawsze zabłądzimy, jak idziemy gdzieś po Twojemu. I słuchajcie, w którymś momencie okazało się, że nie idziemy szlakiem, tylko idziemy ścieżką, taką trasą zjazdową dla rowerów. Dobrze, że nikt nie jechał, bo wiecie, jak wygląda zjazd takich rowerów górskich. Oni po prostu zapierdzielają w dół, więc my nie powinniśmy w ogóle tam być. Gdyby ktoś jechał taki rozpędzony, to tak naprawdę mógłby nam, no nie wiem, mógłby nas nawet zabić, no bo tam są takie prędkości, że masakra. No i dopiero zaczęliśmy szukać i żeśmy wyszli gdzieś w bok. No i nagle patrzymy, piękna, szeroka, taka, bym powiedziała, nawet szutrowa droga, taki szlak, znaczy szlak, no taka droga, że nawet można autem podjechać sobie tam. No i mam nadzieję, że dzisiaj trafimy, bo to było wtedy, jak byliśmy, potem żeśmy zeszli już chyba tą drogą całą. To w ogóle podejście, znaczy zaczynacie wchodzić na szlak od Cygańskiego Lasu w Bielsku, tam też jest przecudownie. Jest taki fajny właśnie lasek, można sobie pospacerować, jest dużo drzew, jest wszystko takie zacienione, więc na upały super. Czy nawet na rowerze właśnie można sobie pojeździć tam, jeżeli ktoś lubi też takie wycieczki rowerowe górskie, takie naprawdę można by powiedzieć dla amatorów, nie, już, no nie mówię o tym szlaku zjazdowym, ale naprawdę bardzo fajnie. No i na samej górze jest właśnie schronisko, jest też taka przestrzeń, jak żeśmy wtedy byli, to można sobie ognisko zrobić jakąś ekipą większą, można sobie posiedzieć i chyba jak dobrze pamiętam, chyba też były fajne widoczki, nie, na góry. No, także mam mrożoną kawę właśnie sobie kupiliśmy, Michał sobie szejka wziął. Coś już nam się ekspres. Już wypiłeś? Bo coś nam się z ekspresem, słuchajcie, dzieje. To znaczy on ma jakieś takie odchyły. Raz fajnie tak pieni mleko, a czasem nie. I dzisiaj jakby tak nie spienił mleka, jakoś tak nie wiem, nie smakowała mi dzisiaj rano ta kawa. No ale na drugiej kawie mi już spienił. Tak? Więc właśnie tak. Coś, może my coś źle robimy, nie wiem, musimy to wyczaić. Może. No, ale mimo tego, że widzicie, tak jak Wam ostatnio mówiłam, czyli wczoraj, że mimo tego, że te chmury takie od rana wisiały i była taka pogoda, wydawałoby się, jakby miało zaraz padać, to ja wstałam wczoraj z takim mega powerem, gdzie wydawałoby się, że miała być niskie ciśnienie, a po prostu zrobiłam wszystko, co sobie planowałam i naprawdę miałam mega siłę na to. A dzisiaj piękna od rana pogoda, a ja jestem, powiem Wam, cały czas się czuję, jakbym dopiero wstała i nie wiem, dopiero zaczynała pić pierwszą kawę i taka jestem właśnie, jak to się mówi, taka, no nie wiem, przydrzumiona. Dobra, kochani, tyle w roli wstępu, także zapraszamy na dzisiejszego vloga. Jedziemy, trzymajcie kciuki, żeby
żeby nie było deszczu. Bo tam my jak my, ale potem Jadunciarz szkoda, on taki mokry. Kiedyś Zakopanym, nie? Tak. Byliśmy i też była taka przepiękna pogoda i nagle przyszła taka chmura, ale słuchajcie, tak lunęło, że najpierw żeśmy szybko biegli, bo byliśmy niedaleko naszego noclegu, ale to w ogóle nie miało sensu. Potem żeśmy już tak szli, Edi na rękach, cały był mokry, skapało z niego. Byliśmy wtedy przemoczeni po same majtki, naprawdę. Wiesz, mam nadzieję, że dzisiaj nas to nie spotka. Dobra, to się rozłączam i do później. My heart hit, my body almost everything. Coś nie mamy dzisiaj szczęścia, ale jesteśmy już na miejscu. Ale słuchajcie, właśnie zaczęło padać i grzmi. Mamy ze sobą parasol, co prawda, więc idziemy tylko do... jak to się mówi? Cygański las, tak? Tak, idziemy do cygańskiego lasu, chociaż tak wiecie, pod drzewkami sobie pospacerować. Bo powiem wam, że tak, miejscami jest jakaś taka dziura niebieskiego nieba, a właśnie są takie chmurki. No, a więc tak. Przygoda. Przygoda. Ale chcemy się trochę tutaj chociaż przejść, żeby Edunciu sobie pochodził tutaj w lasku. Jest przyjemnie i powiem wam, że nawet tak się chłodno zrobiło. Przerwa techniczna. Okej. No, a... Ale jak już przyjechaliśmy tutaj, to stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie do Szczyrku na hamburgery, bo tam są najlepsze hamburgery. To się nazywa Freeride Bar Szczyrk. Więc nawet jakby padało, to po prostu... O, słyszycie jak grzmi? No, więc nawet jakby padało, to tam jest gdzie usiąść pod zadaszeniem. No więc tak, więc chociaż się przejechaliśmy, no trudno. Tak to w życiu bywa, że nie zawsze pogoda dopisze. A u nas, wiecie, w Zabrzu od samego rana było czyste niebo i była piękna pogoda, więc nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż no nie ukrywam, że pogoda pokazywała, że mogą być jakieś burze. Ale wiecie, jak na tych aplikacjach pogodowych... nie zawsze się sprawdza. Jak nad morzem byliśmy... Do Golandia. Do Golandia. Plac zabaw dla psów, playground for dogs. Spoko, idziemy z Adem. No, tak właśnie nad morzem było, że też pokazywało nam, że z dnia na dzień, że każdy dzień miał być, miało nie być pogody ładnej. A my całe dwa tygodnie mieliśmy przepiękną pogodę, także wiecie. No, ale czasem się niestety sprawdzi. Dobra, idziemy się trochę przejść, bo przestało padać. No widzę, że też dużo ludzi idzie jakby tak. Przed siebie, nie wraca. Chociaż nie, pada. Dobra, kochani, rozłączam się, bo nie chcę, żeby mnie aparat zmógł. Dzisiaj szczęścia, kochani. Tu już też leje. Jesteśmy w Szczyrku i hamburgerownia, o której wam mówiliśmy, jest zamknięta. Ale jesteśmy w markowej destylarni. I tu na szczęście też są burgerki. Ale chyba sobie wezmę wołowego, bo te wegetariańskie, widzicie, tutaj jest mozzarella, pomidor jarzębina, jakby nie ma jakiegoś takiego kotleta imitującego burgera, więc chyba sobie wezmę burgera wołowego. A ty, mąż, co bierzesz? Nad tym się zastanawiam, albo nad pieczoną pierś z kurczaka też jest fajna. Danie dnia też brzmiało fajnie i dostaliśmy też taki starterek, to jest, jak to pani powiedziała, kawóweczka, także w związku z tym, że ja dzisiaj nie prowadzę, to ja będę degustować, może za Michała też wypiję, zobaczymy, czy mocne, czy nie. Edi, a ty co zamawiasz? Edoncia? A co? Edi dostał już drineczkę, w sensie miska z wodą, ale nie jest zainteresowany. Może Edi ze mną kawóweczkę. No. Degustowałaś już? Nie. To próbuj. Cheat. Mm.
Wypadek, tak, jest taki kawałek lodowy, taki likier, mleczka, coś takiego bardzo dobre. Żałuj. No, szczęściara żona. To już w ogóle totalnie ma sprawę dzisiejszego pechowego dnia po prostu. Chyba nie pozostało. Słuchajcie, to jest karta gorzołki regionalne. I zobaczcie, co tutaj jest. Kto jest tutaj z okolicy, albo często jest w górach, na pewno zna, degustował i zna takie regionalne właśnie gorzołki. Bardzo dobre swoją stroną. Też tutaj niejednokrotnie w Wiśle, jak żeśmy byli. Chyba w Zakopanem Michał też są, nie? Takie właśnie gorzołki. Zamówiliśmy po burgerze, więc czekamy na zamówienie. Zamówiłam sobie piwko. Michał bezalkoholowe. Ale to, słuchajcie, naprawdę jest przepyszne. Jestem ciekawa, czy można to kupić. Bo może sobie zobaczymy, może weźmiemy sobie taką buteleczkę. Tutaj nie ma. Że tutaj gdzieś. Nie, chyba nie ma. Trzeba się zapytać, czy coś takiego jest, bo jest przepyszne. Wróciliśmy i ja się właśnie zabieram za kolację, ale to za chwilę chciałam Wam pokazać, co kupiliśmy jeszcze. Wykorzystaliśmy, że tam byliśmy, mimo że pogoda nie dopisała, więc kupiliśmy oscypki. Te małe takie nam najbardziej smakują, więc wzięliśmy niewędzone i wędzone. Chyba wzięliśmy cztery takie i jeden niewędzony korbacz, czyli takie, wiecie, niteczki oscypkowe. I kupiłam, słuchajcie, sobie tą espresso, nie, nie jest espresso, ekspresowa ekspresowa kurwica, czyli ta gorzołka regionalna, którą degustowaliśmy w restauracji. Bardzo mi smakowała, ma smak właśnie kawy, przepyszne to jest. To jest takie, niby to jest wódka, ale to, słuchajcie, jest takie, bym powiedziała, bardziej jak likier. Więc ja raz na jakiś czas lubię sobie nalać takiego kieliszeczka i się napić, oczywiście nie w dużych ilościach, ale czasem ma się smaka na coś takiego, ale sobie teraz tak właśnie myślę, że to też do kawy może być bardzo dobre. I powiem Wam, że pytałam się w restauracji kelnerki, czy mają na sprzedaż. Powiedziała, że owszem, mają, ale nie poleca, ponieważ tuż za rogiem w Lewiatanie też można kupić i zapłaciliśmy 58 zł za półlitrową butelkę, a u nich w restauracji taka sama półlitrowa butelka była w cenie prawie 100 zł. Także dziękujemy pani, że nam poleciła sobie po prostu zajrzeć do sklepu. No i tak, kochani, więc chociaż tyle z tego naszego dzisiejszego wyjazdu. No i robię teraz kolację. Będzie taki, wiecie, będą tosty z chlebka. No i do tego takie resztówki trzeba wyskrobać, czyli guacamole. Jeszcze mam tą bruschettę, zawsze zapomnę, z czego to jest, z karczochami, o właśnie, ale też jeszcze nie otwierałam, to jest ta pasta z zielonych oliwek. Mamy ostrość, więc też jestem ciekawa, jak to smakuje. No i oczywiście do tego będzie pomidorek, sól, pieprz i taka dzisiejsza kolacja. A potem się do Was odezwę już z łazienki. Muszę sobie dzisiaj zrobić gorącą kąpiel. Także odezwę się do Was za chwilę. Hej, ja już się wykąpałam. Teraz jakaś pielęgnacja na twarz. Cały czas używam tego kompletu. To jest takie moje wieczorne must have i krem pod oczy. Cydropeptide, a to jest Dr. Yard. Pokazywałam wam to w ulubieńcach. No i słuchajcie, taki dzień, całkiem inne założenia były na dzisiaj, niż się okazało, ale słuchajcie, powiem Wam szczerze, że kiedyś bardzo mnie to denerwowało i wkurzało, jak sobie coś zaplanowałam, a z planów nic nie wyszło.
Ale z biegiem czasu powiem wam, że jakby nauczyłam się doceniać każdy dzień i na przykład tak jak dzisiaj, tak? Pojechaliśmy z zamiarem pochodzenia po górach, też planowałam wam nagrać coś całkiem innego niż wyszło w dzisiejszym vlogu i powiem wam, tak nawet dzisiaj wracaliśmy z tej koszczyrku już właściwie i tak mówiłam do Michała, że jak to jest, bo wiem, że niektórzy youtuberzy nawet o tym mówią otwarcie w swoich filmach, że często mają scenariusze swoich filmów i to przeważnie wychodzi w momencie, kiedy nagrywają film, gdzie się jakby chwalą, że ten film jest bez scenariusza, spontaniczny i tak dalej. I tak się zastanawiam, jak miałoby to wyglądać, gdybym ja jakiś stworzyła sobie scenariusz danego filmu, danego vloga, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co przyniesie nam dzień. I tak zobaczcie na przykład dzisiejszego dnia, plany były takie, jakie były. No i się okazało, że tak, zrobiły się nagle chmury, zrobił się deszcz, nie poszliśmy w ogóle na tą Kozią Górkę, w ogóle nie pochodziliśmy po górach, więc całkiem coś innego wam chciałam nagrać i pokazać. Miałam was zabrać i pokazać wam najlepsze hamburgery w Szczyrku, czyli ten Free Ride Bar i też zamknięty. I też sobie nie wiadomo dlaczego. Oni w ogóle tak mają, że raz są czynni od 12, czasem są czynni dopiero od 15. A jakby wyszliśmy z założenia, że skoro jest weekend i jeszcze tym bardziej, że są wakacje, czyli są turyści, jeszcze plus weekend, czyli tacy ludzie na przykład jak my, którzy sobie tylko przyjeżdżają albo na sam weekend, albo na jeden dzień tak pochodzić po górkach, więc byłam pewna, że będzie wszystko czynne. No i tak się zastanawiam, gdybym sobie taki scenariusz ułożyła, to chyba raczej nie byłabym w stanie tego w żaden sposób zrealizować, bo przeważnie tak jest, w moim przynajmniej życiu, że jak sobie coś zaplanuję, to z tych planów nic, słuchajcie, nie wychodzi. I nawet jak zaczęłam, powiem wam, nagrywać YouTube i nagrywałam jakieś pierwsze vlogi, pamiętam to jeszcze były wakacje w Mielnie i też często, wiecie, chciałam coś nagrać, chciałam wam nagrać jakiś, nie wiem, jakąś przebitkę, śmieciara podjechała, tak? Byliśmy w jakiejś knajpce, chciałam wam coś nagrać, a nie było miejsca, siedzieliśmy w takim, przy takim stoliku, gdzie tłuszcz za nami, ponieważ wiecie, jak to nad morzem, te stoliki są dość ciasno poustawiane, ktoś tam głośno mówił tak, że chyba mnie by w ogóle nie było słychać, a byłoby słychać czyjąś prywatną rozmowę. I znowu nie mogłam nagrać tego, co sobie planowałam. Także słuchajcie, nie ma opcji. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie mieć jakiegoś scenariusza, bo to by nigdy nie wyszło i chyba nigdy bym wam nie nagrała nic. Ale powiem wam, że właśnie kiedyś tak miałam, jak byłam młodsza, miałam jakieś takie plany, wiecie, umówiłam się gdzieś z koleżanką, czy na jakąś imprezę, ktoś miał do mnie przyjechać. No i wiadomo, komuś się jakieś plany zmieniły i byłam zła, oczywiście nie na tą osobę, ale na sytuację, nie, że wiecie, co ja teraz będę robić. Miałam takie plany, nastawiłam się i nagle, wiecie, bach i z planów nici. I tak jak dzisiaj właśnie chciałam wam powiedzieć, że nauczyłam się doceniać każdy dzień, nauczyłam się doceniać takie drobne rzeczy. I jakby, wiecie, pośmialiśmy się, że właśnie burza przyszła, że grzmiało, że pojechaliśmy gdzieś indziej niż mieliśmy, że robiliśmy całkiem co innego niż mieliśmy. I tak naprawdę pewnie gdybyśmy wiedzieli, że pogoda nam nie dopisze, to w ogóle byśmy się dzisiaj nie wybierali na tą wycieczkę. Ale doceniam ten czas, tak, że mogliśmy spędzić czas razem, że gdzieś mogliśmy pojechać. Edunciu był zadowolony, że sobie potuptał i mu to bez różnicy, wiecie, czy w słońcu, czy w deszczu, chociaż potem już tak nie padało, więc trochę pochodziliśmy. I wiecie, chodzi mi o to, że bez sensu się w ogóle tak nakręcać czasem, że ktoś nam zmieni plany, coś nam zmieni plany na coś, co w ogóle nie mamy wpływu. To mnie Michał zawsze tak powtarza, przestań się przejmować rzeczami, na które nie masz wpływu. I wiadomo, że nie da się tym jakby nie do końca przejmować i denerwować na coś. Dokąd mówię o jakichś błahych rzeczach, to też nie chciałabym, wiecie, że nie przejmujcie się, nie wiem, swoim zdrowiem, bo nie macie na to wpływu. No wiadomo, że tak się nie da. Chodzi mi o takie właśnie błahe, przyziemne plany, właśnie takie jak dzisiejszy nasz dzień, że nie mamy na to wpływu, że nagle się pogoda popsuła i trzeba sobie tak, wiecie, zorganizować ten czas, że okej, skoro nie możemy tak, to zróbmy coś innego, tak? Nie mogliśmy pójść w góry tam w Bielsku, no to mówimy, to jedziemy do Szczyrku, chociaż się przejedziemy, pogadamy sobie w aucie. Może gdzieś chociaż na jakieś lody usiądziemy, czy na kawę i po prostu cieszmy się tym dniem, że spędzamy ten czas razem. No właśnie, my też, że jesteśmy, wiecie, zdrowi i że mamy, wiecie, no dwie ręce, dwie nogi i tak dalej.
I właśnie tak jak mówię, kiedyś się tak tym denerwowałam, a teraz po prostu okej, nie masz czasu, masz coś innego, co ci wypadło, to, że tak powiem, ściągam szpilki, nie idziemy na imprezę, włączam sobie Netflixa i też sobie spędzam jakoś ten dzień fajnie. A kiedyś, żebym była poddenerwowana, to jakbym przed chwilą powiedziałam, że jakby, wiecie, zrujnowały się plany, a tu chodzi też o to właśnie, żeby doceniać każdy dzień i mimo tego, że coś nie idzie po naszej myśli, to jednak czerpać z danej sytuacji jakieś korzyści. Często tak jest, na przykład, że nic nie dzieje się bez przyczyny i jeżeli na przykład, nie wiem, taki przykład, wiecie, miałyście na przykład iść z koleżanką do kina, zmiana planów, nie idziecie do kina, idziecie do restauracji i nagle, wiecie, w tej restauracji poznajecie chłopaka, który okazuje się waszym przyszłym mężem. Taki, wiecie, już w ogóle hardkorowy przykład. No i tak to czasem bywa, że powinniśmy być w punkcie A, jesteśmy w punkcie B i dzięki temu coś się dzieje, jest jakaś kolej rzeczy. Czy wiecie, po prostu los nam coś przynosi, tak? Więc zawsze się staram patrzeć od tej strony, nie wiem, czy to jest głupie, czy nie. Dajcie znać, co myślicie. Ale kiedyś mega mnie to wkurzało, a teraz w ogóle tak nie mam. Jakby w ogóle się tym nie przejmuję. Okej. Nie ma pogody, no to co robimy? No to róbmy to, tak? Mieliśmy iść, nie wiem, na piwko ze znajomymi, znajomym coś wypadło, to albo idziemy sami, albo odpalamy sobie w domu Netflixa. I jeszcze jak na przykład, wiecie, mieszkałam z rodzicami, że jestem jedynaczką, to często też tak było, gdzieś się z kimś umówiłam i jakieś plany nie wypaliły, no to zostawałam sama w domu. Ale już to wam też kiedyś mówiłam, że ja ogólnie lubię też być sama ze sobą i na przykład, okej, miałyśmy gdzieś iść z kumpelą, zostaję w domu, to sobie zrobię maseczkę, zrobię sobie, nie wiem, pedikir, albo cokolwiek, coś, na co normalnie nie ma czasu. I powiem wam, że tak jakoś mi się też przypomniały czasy, kiedy to był taki właśnie, to były takie wakacje, w które też poznałam Michała, ale to były takie dosyć mocno intensywne wakacje, wiecie, byłam od niedawna singielką i właśnie co weekend gdzieś ze znajomymi się chodziły, jakieś imprezy, jakieś spotkania na rynku, na piwku i tak dalej, że aż powiem wam, że czasem się modliłam, żeby to był jakiś wolny weekend, żeby nikt nie napisał, żebym nie musiała nikomu odmawiać wyjścia. Po prostu miałam ochotę pobyć w domu, choćby, nie wiem, włączyć sobie telewizor, pobuszować sobie po internecie, po prostu pobyć sama ze sobą. Także jestem ciekawa, jak to u was, czy też tak macie, że denerwują was takie zmiany planów, czy jednak zawsze się jakoś odnajdziecie w sytuacji i umiecie sobie zorganizować czas, dzień, tak żeby wykorzystać go na maksa, niezależnie od tego, co przyniesie los w danym dniu. Także no, także podsumowując, ten dzisiejszy pechowy dzień, pechowy bardziej właśnie z niezrealizowanych planów, ale fajnie spędzony, rodzinny dzień. Powiem wam, że też jakby odpoczęło, mi się pośmialiśmy z Michałem, pogadaliśmy i fajnie. I właśnie teraz sobie jeszcze zrobiłam kąpiel, idziemy zaraz sobie obejrzeć jakiś film, naleję sobie kieliszek likieru kawowego, który nabyłam dzisiaj w Szczyrku. I taki relaksujący, niedzielny wieczór będzie, kochani. Także co jeszcze chciałam właśnie dodać, że jeżeli ktoś się zastanawia, czy ja mam jakiś pomysł, znaczy pomysł na film zawsze jest, tak? Ale to wszystko wychodzi po prostu. Biorę aparat, nagrywam dany dzień i to, co się dzieje, jest na spontanie. Nigdy nie ma jakiegoś scenariusza, na przykład wiecie, że to teraz Michał wchodzi, mówi coś do mnie albo coś tam, to teraz idziemy albo udajemy, że coś się tam wydarzyło i to wszystko jest, wiecie, takie wyreżyserowane. Nie. Czegoś takiego w ogóle nie ma, wręcz przeciwnie. Właśnie czasem mówię, okej, to chodźmy tam, nagramy coś tam i właśnie mówię, jakaś śmieciara podjedzie albo jacyś ludzie gdzieś tam siedzą i nie ma jak nagrywać, albo pogoda nie dopisze, albo cokolwiek. Tylko, że jedyne jakieś takie filmy, do których się przygotowuję, to są właśnie jakieś mierzymy, albo jakieś hole zakupowe i powiem wam, że nigdy mi się nie zdarzyło jeszcze, nigdy nie zdarzyła mi się jeszcze taka sytuacja, że na przykład nagrałam dla was jakieś mierzymy i że stwierdziłam, że nie, że coś poszło nie tak, jak chciałam, żeby poszło i nagrywam jeszcze raz. Nie, zawsze to jest takie, wiecie, tak jakbyście na żywo ze mną spędziły czas i nie wiem, stałybyście przede mną jako takie koleżanki na żywo i ja bym wam po prostu coś przymierzała, opowiadała o tym na spontanie, od razu, jakaś pierwsza reakcja, jak mi się podoba sukienka, jak ona na mnie leży, że to nie jest takie, wiecie, wystudiowane, wyreżyserowane, to zawsze jest naturalna ja, o, że tak można powiedzieć. Mam nadzieję, że wam się to podoba, bo ja też powiem wam szczerze, że wolę oglądać, jeżeli mam na to w ogóle czas, oglądać filmy
dziewczyn, które nagrywają na YouTubie, które są właśnie takie niereżyserowane, nie milion razy cięte, że widać ewidentnie, że po prostu z 5 minut nagrania było, wiesz, 15 i to wszystko jest tak pociachane, bo ktoś się zaciął, przejęzyczył albo coś. Nie, ja po prostu zawsze z wami rozmawiam tak, jakbyście tu przede mną stały na żywo. I tak, i potem tylko po prostu łączę to, co nagrałam w jedną całość i powstaje film. Czasem dłuższy, tak jak ten ostatni, ponad 30 minut wyszło vloga. A dzisiaj nie wiem w sumie, ile jeszcze wyjdzie. Idę zaraz właśnie składać, montować film i będzie dla Was we wtorek, kochani. Także już nie przeciągam, bo już widzę, że się produkuje 10 minut ponad. Także życzę Wam zdrówka, pogody ducha, kochani. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, pa!